Witajcie kochani, bardzo serdecznie na moim kanale, w kolejnym filmiku o uprawie grzybów w warunkach domowych lub przydomowych. No i teraz to, co tutaj zobaczycie lub już widzicie, no wiecie co, ja się za głowę złapałam, dlatego że no uprawiałam boczniaki, uprawiałam shiitake grzyby. Shiitake to też miałam pierwszy raz do czynienia, natomiast boczniaki uprawiałam już tam kiedyś, no kilka lat temu, więc mniej więcej wiedziałam, czego się spodziewać i na czym to polega. No ale te pieczarki to po prostu no nie dowierzam to, co tutaj widzę, dlatego że szukając informacji o pieczarkach, oglądając różne materiały, różne filmy, czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałam. Słuchajcie, zdejmę te kraty. To jest zwyczajna półka w szklarence, takiej mini szklarence, która, jak już wielu z was wie, stoi w tej mojej dżungli domowej przy oknie balkonowym. No dobra, ściągamy tą kratkę, uwalniamy może tego potwora pieczarkowego. No i zobaczcie, po prostu tu już prawie nie widać nawet podłoża. Ta grzybnia, znaczy ja tą grzybnię zamówiłam sobie jakieś 2 tygodnie temu, może trochę dalej, już tak wiecie, dokładnie nie pamiętam, powinnam to zapisać, dlatego że no teraz tak twierdzę, bo no nie spodziewałam się aż takich efektów, ale ta właśnie grzybnia tej pieczarki potrzebowała trochę więcej czasu do tego, żeby się rozwinąć, a jak już się rozwinęła, no to jak te pieczarki zaczęły mi tu rosnąć, po prostu z godziny na godzinę, z minuty na minutę są coraz większe i jestem zmuszona wręcz dzisiaj szybko kręcić ten filmik, no bo kochani, ja nie wiem, co się jutro będzie działo. O, a te pazurki tutaj, takie te zadrapania, to nie jest nic takiego, to jest po prostu sprawka mojej kotki Tosi, bo też była zainteresowana, co tutaj się dzieje, więc chciała się do nich dostać, więc tak to wygląda. Ja to muszę naprawdę już powoli przerzadzać, wyrywać te pieczarki, no bo tutaj one nawet nie mają miejsca, one się rozpychają jedna przez drugą. Świeżutkie, pachnące, bielutkie. Ja nawet nie wiem, słuchajcie, jak się do tego zabrać, żeby to jakoś prawidłowo powyrywać, czy tam powykręcać. Spróbujemy tutaj, o, tą jedną, ale to się trzyma strasznie mocno. Zaraz zobaczymy. Ogólnie ten cały karton z tymi grzybami jest bardzo ciężki, więc dlatego ja tak, wiecie, no mogłabym na potrzeby filmiku wyciągnąć z tej szklarenki, ale no to naprawdę to jest bardzo ciężkie, ponieważ tego podłoża tu jest dosyć sporo. No i pewnie też dlatego tak ładnie te grzyby tutaj powyrastały, tak? No dobrze, wyrwałam jedną. Słuchajcie, tak to wygląda. No, one się tutaj naprawdę już naprawdę się już tutaj widzę, że rozpychają bardzo mocno, przez co dostają jakichś takich plam, no bo po prostu nie mają zwyczajnie miejsca do wzrostu. Pachnie przepięknie. No naprawdę, jak pięknie pachnie taka pieczarka. Coś wspaniałego. No i też koniecznie muszę was uprzedzić, że ja tutaj nie mam żadnych profitów z uprawy tych pieczarek, czyli z
z grzybni, które zakupiłam, to wszystko kupuję sobie na własną rękę, szukam odpowiednich takich firm, wiecie, gdzie wiem, że na 100% będę coś z tego miała, w tym sensie, że mi wyrosną grzyby, natomiast to nie jest żadna reklama, to są moje doświadczenia, jak mówię na wcześniejszych filmach. Kochani, żebyście byli świadomi, nie wiem, być może kiedyś jakaś firma się do mnie odezwie, żeby zareklamować ich podłoże do uprawy grzybów. Tymczasem robię to wszystko na własną rękę, bo no, bardzo lubię takie właśnie grzyby, gdzie no teraz trudno, słuchajcie, w lesie cokolwiek, znaczy no teraz na pewno nie, ale ogólnie w sezonie to u mnie w lesie to grzybów praktycznie nie ma, więc trzeba się jakoś ratować. No i wiadomo, że też takie grzyby zakupione, już takie gotowe, wiecie, na tackach, w sklepie zakupione, wcale nie są tanie i nie są pierwszej świeżości, no bo to jest całkiem zrozumiałe, dlaczego tak jest, tak? I muszę wam powiedzieć, że taka uprawa domowa bardzo, ale to bardzo się opłaca, dlatego że to nie jest pierwszy i ostatni rzut tych pieczarek, tylko będą kolejne. Jak dobrze zadbamy o to podłoże, o tą grzybnię, to nawet do 5 rzutów. No wiadomo, że to już nie będzie pewnie aż tyle, chociaż to różnie też bywa, jeżeli chodzi o pieczarki. Bo też zdarza się tak, że właśnie na przykład pierwszy rzut jest mniejszy, a drugi rzut jest o wiele większy. Także doświadczenia, moi drodzy, trzeba prowadzić doświadczenia. Ale wy nie musicie, bo ja to robię nie tylko dla siebie, ale również dla was i chcę się z wami właśnie podzielić tymi doświadczeniami. No i kochani, jednak mamy już dzień następny, a raczej wieczór. Jakoś przetrzymałam, bo już wczoraj nie dałam rady nic z tym zrobić, bo po prostu natłok te grzyby, to wiecie co, no po prostu... No nie powiem, że mnie przybiły, bo bardzo się cieszę. Jestem zadowolona z tego, z tej mojej całej uprawy. No ale czas wreszcie to troszeczkę przyrzadzić i chcę wam właśnie przy okazji pokazać, jak to wygląda. Tutaj wczoraj no, wyrwałam tą jedną pięczarkę, zostawiłam ją tu. Tu widzę, że Tosia znowu coś tutaj kombinowała, ale nic nie szkodzi, jakiś wielki strat nie narobiła, więc wyrywamy. O, tu już fajnie idzie. O, zobaczcie. To jest jakieś śmieszne korzenie. No, tutaj widać, że ewidentnie no, że ewidentnie nie mają miejsca, że się wręcz no, może nie poobijały o siebie, ale no, ale ciasno im tutaj, tak. Dlatego, wiecie, to nie można tak zostawić, bo o, tu już gorzej, bo to po prostu może nam zacząć gnić. Nawet jakbyśmy chcieli, znaczy ja bym chciała obserwować to dalej i zobaczyć, jak dużo urosną, to myślę, że na tym etapie nie ma co, bo taka uprawa może się zniszczyć. Także, no, wiecie co, może ja to powyrywam i później wam pokażę, ile ja tego zebrałam. No i zobaczcie, nawet połowy nie zebrałam, a miseczka, to jest miseczka 4-litrowa, jest już czubata, muszę iść po następną. Jeszcze wam tak też krótko powiem, że te właśnie puste miejsca, gdzie wcześniej widzieliście, też były tutaj rosły pieczarki, tylko właśnie wcześniej moja kotka Tosia się nimi zajęła, więc już w pierwszej fazie, jak tylko zaczęły wychodzić, wyrwała, więc no podejrzewam, gdyby tych kilku grzybków ona wtedy nie wyrwała, to w ogóle by tu nie było widać czarnego podłoża. No i jak na razie zebrałam tyle, a pieczarek nadal jest bardzo dużo w tym podłożu, w tym kartonie. Widać, że cały czas wychodzą takie malutkie, które właśnie wypychają te wcześniejsze.
Ja tutaj sobie jeszcze troszeczkę dorwę tych pieczarek, resztę zostawię, niech sobie podrosną. Myślę, że tu nie ma sensu, żebym Wam pokazywała, jak się przygotowuje taką grzybnię pod właśnie pieczarki, dlatego że przy zakupie producent zawsze dołącza instrukcje obsługi, to wcale nie jest trudne. Takich filmików właśnie, jak przygotować taką grzybnię, jest bardzo dużo na różnych kanałach, więc tu nie ma sensu, żebym ja to robiła, chyba że będziecie sobie życzyli, to bardzo proszę, piszcie w komentarzach, ja z chęcią Wam to zademonstruję. A tymczasem ja się z Wami już żegnam. Życzę Wam oczywiście, jak zwykle, wszystkiego dobrego. Po zebraniu ostatniej pieczarki będę czekała na kolejny wysyp. No i może wtedy też nagram jakiś filmik, jak będziecie chcieli. Więc do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego filmu. Pa, pa, kochani.